Jesteśmy dzisiaj w Maszkowicach na górze Zyndrama w gminie Łącko, żeby zobaczyć ósmą już watrę archeologiczną, gdzie będziemy zwiedzać stanowisko, oglądać różne zabytki wykopane właśnie tutaj w Maszkowicach na górze Zyndrama i posłuchamy historii, jaka jest związana właśnie z tą górą. Także zapraszamy. Początki sądeckiej watry archeologicznej należy wiązać z 2017 rokiem, kiedy to odbyło się pierwsze zwiedzanie stanowiska na górze Zyndrama pod przewodnictwem profesora doktora habilitowanego Marcina Przybyły. Od tego czasu co roku odwiedzić można to miejsce i zwiedzić to niezwykle ciekawe stanowisko oraz każdego roku, oprócz zwiedzania góry Zyndrama w Maszkowicach, można także zwiedzić Zabrzeż w Babiej Górze, a w tym roku także punkt oporu Wietrznica i pozostałości po fortyfikacjach Polskiego Oddziału Korpusu Ochrony Pogranicza. Stanowisko archeologiczne w Maszkowicach koło Łącka stanowi jedno z najciekawszych miejsc badań i odkryć archeologicznych na terenie Polski Południowej w ostatnich latach. W historii stanowiska można wyróżnić dwa główne okresy i kilka krótszych faz. Starsza faza osadnicza to trzy fazy osiedla z wczesnej epoki brązu. W pierwszej z nich powstały w swojej pełnej okazałości kamienne fortyfikacje. Etap ten trwał dość krótko, pomiędzy 1750, a może nawet i 1725 rokiem i około 1700 roku przed naszą erą. Około 1700 roku przed naszą erą wierzchołek góry został ścięty, a z pozyskanej w ten sposób ziemi usypany został taras budowlany oparty o mur. Na wierzchu tej ziemnej budowli stanęły drewniano-gliniane domy. Około 1650 roku przed naszą erą budynki te spłonęły, lecz w ich miejscu postawiono nowe, które ostatecznie zostały opuszczone między 1550 i 1500 rokiem przed naszą erą. Ponad pół tysiąca lat później na górę Zyndrama dotarła kolejna grupa osadników, inicjując młodszą fazę osadniczą. Pozostałości zabudowy z ostatniej fazy prehistorycznej zamieszkiwania stanowiska znane są głównie z centralnej partii plateau i pochodzą one z tak zwanego okresu lateńskiego. Choć później już nikt nie mieszkał na szczycie góry Zyndrama, to z jakichś względów miejsce to było odwiedzane, o czym świadczą pojedyncze zabytki z późnego okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Najmłodsze, wydobyte przez nas z ziemi artefakty to przedmioty związane z gospodarczym wykorzystaniem plateau przez mieszkańców Maszkowic. Jest to ceramika z różnych okresów nowożytności, moneta z XIX wieku i już niemal zupełnie współczesny guzik z płaszcza mundurowego 1939 roku. Posłuchajmy teraz krótkiej powieści profesora Marcina Przybyły na temat góry Zyndrama, ale zanim to spójrzmy i zobaczmy odkryte tutaj w 2019 roku fragmenty murów, fragmenty bramy głównej, bramy północnej, która tutaj zachowała się w sposób reliktowy, ale jednak bardzo imponujący. Nie tak wysokie zachowane fragmenty jak w tym murze obwodowym, ale nadal pobudzają wyobraźnię. Ta odbudowa powstała z kamienia, który znaliśmy w rozwalisku poniżej tej bramy, czyli powiedzmy ma charakter anastylozy. My dokładnie nie wiemy, czy ten kamień leżał w tym miejscu, ale wiemy, że był z tego odcinka muru na pewno. To nie jest odbudowa pełna. Mur był jeszcze metr wyższy, on jest odbudowany do wysokości 2 metrów, czyli to były 3 metry. I jeszcze, jak się wydaje, i mamy na to dość dobre dowody, był podniesiony wyżej o lekką konstrukcję drewniano-glinianą. Zapewne zresztą też glina wylepiała ostatni może metr wysokości tego muru, co w sumie jest logiczne z punktu widzenia takiego praktycznego, obronnego, dlatego że ta konstrukcja muru, tak zwany suchy mur bezzaprawowy, zbudowany z nieobrobionego kamienia, jest oczywiście bardzo łatwa, żeby się na nią wspiąć, bo jest wiele różnych miejsc, gdzie są chwyty, stopni i można się na nią powspinać. Natomiast wystarczyło, że front tego muru u góry na ostatnim metrze był wylepiony gliną, gdzie już nie dawał szans na złapanie się dobre i to w zasadzie już w tym momencie utrudniało znacznie możliwość przejścia przez niego, przez jakiś napastników.
To jakby pozwala mi dojść do kwestii, do czego ten mur służył. Oczywiście to była fortyfikacja, on miał bronić tych ludzi, miał bronić ich dobytku i na pewno to była jego pierwsza funkcja. Natomiast fakt, że został on zbudowany z ogromnym nakładem środków i w sposób, który jeszcze, na to za chwilę jeszcze zwrócę uwagę na te szczegóły, może kiedy podejdziemy sobie tam bardziej do tej partii oryginalnej, w sposób taki, który sugeruje, że chodziło w dużym stopniu o zrobienie wrażenia, że to było coś, co można powiedzieć, że było takim narzędziem, które propagandy tak naprawdę skierowane być może do miejscowej ludności. Czyli nie tylko praktycznie miało obronić mieszkańców, bo oczywiście jego można było spenetrować i przejść przez niego w jakiś sposób, tylko miało odstraszać, miało pokazać, jak bardzo silna jest ta grupa zwarta, że potrafiła zbudować coś takiego, żeby nie ryzykować z nimi konfliktu. Więc trochę to odnosząc jak gdyby do dzisiejszych kategorii, można powiedzieć, że z taktycznego punktu widzenia ten mur był kiepski, ale lepszy niż brak jakiejkolwiek fortyfikacji. Natomiast był fortyfikacją o charakterze strategicznym. Miał działać politycznie na sąsiadów i zniechęcać ich do tego, żeby zachowywali się agresywnie. A do tego wszystkiego jeszcze miał na pewno pewne funkcje, czy był w jakiś sposób zorganizowany zgodnie z funkcjami takimi, które były potrzebne dla tej społeczności, w tym również z praktykami religijnymi. I to miejsce szczególnie istotne z tego względu, mianowicie to, co nazywamy wschodnią bramą. Jest to przejście, które posiada kilka cech wskazujących na to, że ono mogło być związane głównie z jakimiś praktykami rytualnymi. Pierwsza z nich to to, że ono jest położone relatywnie blisko głównego wejścia, tego prowadzącego od północy, w miejscu, gdzie stok jest dużo bardziej stromy, jakby słabiej jest tutaj wykorzystać to przejście dla takich praktycznych celów, bo Państwo sami widzą, że musimy trochę wyspinać po takich stopniach, które wydeptaliśmy, ale wciąż to nie jest droga, którą można sobie wjechać wozem. Zresztą szerokość tego przejścia też na to nie pozwalała. Więc to jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że to jest przejście, którego położenie jest w jakiś sposób zdeterminowane astronomicznie. To znaczy, jak zaczęliśmy sobie to wszystko mierzyć, to okazało się, że jeżeli poprowadzimy oś dokładnie przez środek bramy wschodniej, to wskazuje ona z odchyleniem 2 stopni w miejsce punktu wschodu słońca w dniu przesilenia letniego. Natomiast jak poprowadzimy oś od bramy północnej do bramy wschodniej, to z kolei ona nam pokazuje miejsce wschodu słońca w dniu przesilenia zimowego, też z dokładnością do 2 stopni. No to nie może być przypadek. Oczywiście, że z tą astronomią czy archoastronomią jest tak, że jak będziemy długo liczyć, to zawsze coś znajdziemy. Ale my tu nie kombinujemy nic z Syriuszem ani z Plejadami, tylko zwracamy uwagę na 2 wydarzenia w ciągu roku, tak naprawdę, które miały właściwie w każdym kalendarzu religijnym znaczenie, czyli właśnie przesilenia z wschodu słońca. Druga cecha, która jest ciekawa, to te kamienie pionowo ustawione wewnątrz bramy. 2 z nich zachowały się bardzo dobrze, te największe. 4 pozostałe są zachowane szczątkowo, czyli tylko podstawę. Podobnie zachowała tylko podstawa. Tu mamy dolną część, niestety się rozklejącą, żeby coś nad tym popracować. I wreszcie taki szczątek płyty tam. W sumie było 6 płyt. Do końca nie wiemy, jakiej wielkości były te, które uległy zniszczeniu z czasem. Natomiast te, które się najlepiej zachowały, są spore. Ta ma prawie 2 metry wysokości, może 1 tony. Tamten drugi kamień ma też bodajże 1,60 m wysokości. Kształt i rozmiar tych płyt kamiennych wskazują, że możemy je zdefiniować jako stele antropomorficzne, czyli kamienie będące schematycznym przedstawieniem postaci ludzkiej, co w tym okresie jest interpretacją dość prawdopodobną, bo podobne kamienie takiego samego kształtu, ale czasem posiadające jakieś wyryte wizerunki w górnej części, znamy z grobów, zwłaszcza z obszarów stepowych wschodniej Europy, ale też z terenów Bałkanów, z obszarów przealpejskich, są tego typu obiekty w tym okresie, we wczesnej epoce brązu, znane. Tak jak powiedziałem, niekiedy one posiadają przedstawienia, na przykład bardzo schematyczną twarz ludzką, albo jakieś elementy, zwłaszcza uzbrojenia brązowego, przedstawione, z tym, że te przedstawienia znajdują się na tych górnych partiach, które tutaj w obu przypadkach się nie zachowały, a nie zachowały się dlatego, że zostały celowo w pewnym momencie zniszczone. To znaczy, to nie jest efekt erozji naturalnej, te kamienie zostały tutaj w górnej części skute. Można by domniemywać, że coś było. Niekoniecznie musiało być, bo też nie musiało, na tych stelach nie zawsze to jest. Natomiast mogło być. I mogło zostać celowo zniszczone. To jest kolejny ciekawy element. Dalej, sam sposób wypełnienia tej bramy. W dolnej części bramy w trakcie eksploracji, bo tu zwrócę Państwu uwagę na to, że to wszystko zostało wykopane tu, gdzie za Panem widać układ terenu. No to jest tak, teren się układał w momencie rozpoczęcia wykopalizmu. Był posadowiony na głębokości 2 metrów pod ziemią. W momencie, jak musieliśmy do niego 2 metry w głąb ziemi się dokopać, eksplorując warstwy. Więc
ta brama też była w całości wypełniona do tej wysokości, jak była zachowała jakimiś nawarstwieniami. I w dolnej części, warstwy, które pochodzą z czasów użytkowania tej bramy, to są warstwy zawierające bardzo dużo spalonych kości zwierzęcych, popiołu, spalenisk. Jeśli są to kości, to część z nich ma ślady rąbania, co jest rzadkie, bo raczej kości były cięte na tym stanowisku, a nie rąbane uderzeniem topora, jak się wydaje. Zawiera też dużo bardzo ceramiki takiej stołowej, dobrej jakości, więcej niż warstwy budynków na przykład z podobnego okresu czasu. To wszystko wskazuje na to, że to miejsce mogło być, czy służyć do deponowania jakichś pozostałości na przykład ofiarnych. I znów, jeżeli byśmy chcieli poszukać nawiązań do tego, na południu Europy zwłaszcza, to wiemy, że w Grecji od czasów mykeńskich istniał zwyczaj, który nazywał się Tysja, który polegał na tym, że w jednym miejscu deponowano popiół i kości zwierząt pochodzące z ofiar całopalnych. Są takie całe kopce jak gdyby związane z tymi praktykami. Czyli również mamy pewne nawiązania jak gdyby do tej tradycji wczesnej greckiej, co jest uzasadnione, bo raz, wiemy, że ci ludzie pochodzi z południa, dwa, że pamiętajmy, że jesteśmy w czasach, w których dopiero Indoeuropejczycy zaczynają się w ogóle różnicować i jest bardzo prawdopodobne, że w znacznej części Europy w tym czasie mówiono narzeczami takimi, które były na tyle bliskie sobie, że ludzie byli w stanie się cały czas komunikować jeszcze, bo to są początki tak naprawdę różnicowania się indoeuropejskiej rodziny językowej. Jeszcze jedna cecha interesująca u podstawy bramy, tu gdzie Państwo stoją mniej więcej w 2019 roku odkryliśmy taki nieduży, zagłębiony obiekt, również zawierający kości zwierząt w środku i dwie figurki przedstawiające bardzo schematyczne postacie ludzkie, ale je też należy wiązać z jakimiś praktykami rytualnymi. Czyli ciekawe miejsce, które być może pełniło funkcję takiego no, właśnie miejsca, gdzie wchodziły jakieś procesje czy jakieś praktyki, które mają tutaj się obrzędowe odbywały, zachodziły. Ono było użytkowane przez bardzo krótki okres czasu i to jest kolejna ciekawa sprawa. W ciągu mniej więcej trzech generacji od momentu założenia tej osady doszło tutaj do bardzo poważnej zmiany. W pewnym momencie, na pewno na osadzie wybuchł pożar, bo mamy jego ślady, doszło do jakiejś sytuacji konfliktowej, wydaje nam się, że raczej związanej z jakimś konfliktem wewnętrznym. Efektem tego było właśnie zniszczenie tych steli w bramie wschodniej, zasypanie jej później warstwami odpadków z tych zniszczonych budynków, ale też jakichś odpadków w ogóle, w rodzaju śmieci, nawet odchodów, które w naszych analizach zostały wykazane. Po czym cały wierzchołek góry, ten, na którym znajdowała się zabudowa, został ścięty. Jak Państwo widzicie, na górę zobaczycie, że tam jest zupełnie płasko na szczycie, co jest właśnie efektem działania ludzi, właśnie te trzy generacje mniej więcej po założeniu osiedla, czyli około 1690 roku przed naszą erą. Został ścięty, wykorzystano, czy pozyskano w ten sposób ziemię, wykorzystano tak, że usypano z niej taras budowlany, który oparto o mur. Mur wcześniej wolno stojący stał się budowlą oporową, przy której stanęły budynki. Te budynki, czy ich ślady, w zasadzie ich poziomy podłogowe mamy zachowane w naszych wykopach archeologicznych na głębokości przeważnie między metrem a półtora metra od powierzchni ziemi natrafiamy na pozostałości tych domów, które stoją na owym nasypie. Czyli mamy do czynienia z czymś, rewoltą, trudno powiedzieć, jakimś wydarzeniem gwałtownym, które skończyło ten pierwszy etap i spowodowało zmianę w życiu mieszkańców osiedla. No wszystko, co tutaj Państwo widzicie, to są zabytki znalezione na tej górze, zarówno podczas naszych badań, czyli od 14 lat, jak i z badań w ubiegłym wieku. Pani Cabalska prowadziła od lat 60. Tak, do 70. któregoś teraz dokładnie nie wiem. Tu generalnie zabytki mamy podzielone na różne materiały, z których są wykonane, no bo tutaj wiadomo, jest ceramika. I tutaj w sumie ciekawy przykład na to, że to nie jest tak, że jak coś jest młodsze, to technologia idzie tak do przodu, że jest lepsze, bo to jest fragment naczynia z najstarszej fazy stanowiska, czyli tak mniej więcej z XVII wieku przed Chrystusem. No i proszę zobaczyć, jak to jest pięknie wykonane, jak to jest wypolerowane. A to jest mniej więcej 1000 lat młodsze. Ale no jest... Jakby to może też nie tyle, że oni nie potrafili, bo mamy z tego okresu wczesnej epoki żelaza bardzo ładne naczynia, bardzo ładnie wykonane. Na przykład no, to jest też z tego czasu. Tylko wydaje się, że no, inne potrzeby. Też część z tych naczyń to są naczynia tak zwane, my nazywamy stołowe, czyli takie do serwowania potraw, a niektóre są do przechowywania albo przygotowywania. Na przykład to jest taki garnek, w którym po prostu najpierw jakieś zboże przechowywano, coś takiego. Albo to jest fragment takiego ogromnego naczynia, to jest tylko jego górna część, ale jeśli patrzymy jaką to ma średnicę, to pewnie było gdzieś tej wielkości. I one być może nawet nie były naczynia, które sobie stały na powierzchni, tylko wkopywano je do ziemi, jako w formie takich spilerzy. Tak, bo to też najpewniej
Dokładnie, dokładnie, ale najpewniej właśnie na różne materiały sypkie, no bo to, no nie wiem w sumie, czy to by płyn dobrze trzymało. To jest, to się nawet z niemieckiego nazywa Bierkrugefest, czyli dzban na piwo, bo komuś jak to odnalazł się skojarzyło, że no dzban cylindryczny tej formy jest idealny, jak my kiedyś sprawdzaliśmy, to się tak no, trochę więcej niż piwo mieści. To jest. Tak, to są kufle. Tylko że, no właśnie, bo są bardzo różne i wielkości naczynia w tym typie. Bo mamy albo takie, albo tu już pani widzi, że są trochę mniejsze, a mamy dokładnie takie same. 0,3 i 0,5. Tak, ale są też wielkości wiadra. Więc albo. Albo ktoś miał duży spust, albo faktycznie służyły też do innych rzeczy. Ale no styl jakby zdobniczy jest ten sam. Mamy różne figurki. Te tutaj na woreczkach są oryginalne, a tutaj mamy repliki gliniane i tutaj są wydrukowane 3D repliki, ale to wszystko są gliniane figurki. Te wszystkie są z wczesnej epoki brązu, czyli związane z tym kamiennym murem, z tym najwcześniejszym etapem. I tutaj są figurki, które w bardzo schematyczny sposób przedstawiają ludzi. To może na rekonstrukcjach widać bardziej, ponieważ te nie zachowały się kompletnie. Tutaj jest na przykład taka postać z rękami rozłożonymi na boki. Tutaj te wypustki, te zarówno u tej figurki, jak i u tej, to są takie schematycznie przedstawione ręce, które mogły być na przykład tak na głowie albo tak po bokach. I skąd my to w ogóle wiemy? Ponieważ na południu Europy, od tak naprawdę Karpat po Grecję, są znajdywane bardzo podobne pozy tych figurek. Nie są to identyczne zabytki, ale widać, że ktoś tu się zainspirował kimś. Nie do końca wiadomo, jaki był kierunek, to znaczy kto kim się zainspirował, ale widać, że jakieś tam powiązanie były z tymi terenami. Te są też o tyle ciekawe te dwie, że zostały znalezione w takim bardzo dziwnym obiekcie, z różnymi kośćmi zwierzęcymi, z różnymi potłuczonymi naczyniami i prawdopodobnie były użyte w jakimś rytuale. Stąd też one mogły się nie zachować kompletnie, mogły zostać specjalnie pofragmentowane nawet, bo takie praktyki też są poświadczone i wtedy na przykład fragment takiej figurki mógł trafić nawet na inne stanowisko kilka kilometrów dalej. To jest figurka ptaszka, to jest akurat rekonstrukcja. Znaleźliśmy dwa fragmenty. Jest tutaj jeden fragment takiego tułowia właśnie i jeden fragment nóżki i to mogło się rekonstruować w coś takiego. To jest taki ptaszek, tutaj ma właśnie dzioba takiego, ma takie malutkie skrzydełka i był grzechotką przy okazji. Mogła być to zabawka, natomiast na terenie Polski i tak naprawdę całej Europy też takie znaleziska są w grobach często. I to nie tylko dzieci, ale też na przykład w grobach dorosłych. Stąd też no nie wiadomo, czy to nie było używane również w jakimś rytuale, bo ta oczywiście grzechotka mogła mieć zastosowanie dla dzieci, ale to grzechotanie, ten dźwięk mógł być też używany na przykład do odpędzania jakichś złych sił. Także to są bardzo popularne znaleziska tutaj związane z kulturą łużycką, to konkretnie, czyli to jest już późna epoka brązu, wczesna epoka żelaza, czyli trochę późniejsze niż to tutaj, co mamy. Jest cała seria tych zabytków, czyli grociki krzemienne. Grociki do strzał, tak? Tak, grociki do strzał. Zresztą jak Państwo sobie patrzycie na te tutaj, one mają takie białe ślady miejscami i to jest efekt działania ognia, wysokiej temperatury. Czyli ten grocik musiał trafić w coś, co się paliło. I my go nawet znaleźliśmy właśnie w takim kontekście jakimś pożarowym. No i tutaj, wiadomo, to jest interpretacja, ale można by sobie snuć opowieść, że ktoś po prostu przyszedł pod tą osadę, ostrzelał ją, no raczej mieli mało przyjazne zamiary. I tutaj podobnie te dwa zabytki, bo mogłyby wskazywać na jakieś takie powiązanie, powiedzmy wojenne, bo to jest osełka, dziurka jest po to, żeby sobie nosić przy pasku i też są znaleziska takich osełek, przede wszystkim z grobów męskich i są zawsze zestawy osełka, sztylet brązowy. A z kolei to jest właśnie nit z takiego brązowego sztyletu. Bo one były robione w ten sposób, że mamy ostrze, takie trójkątne, z taką płytką na końcu i tu, do tej płytki były przynitowywane do rękojeści. Kolejnym punktem tegorocznej watry archeologicznej była wycieczka terenowa na wzgórze Koziarnia przy zbiegu granic Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Zabrzeży, gdzie we wrześniu 1939 roku znajdował się punkt oporu Wietrznica i pozostałości po fortyfikacjach polskiego oddziału Korpusu Obrony Pogranicza, który do nocy z 4 na 5 września 1939 roku zatrzymywał postępy niemieckiej 2. Dywizji Górskiej Wehrmachtu nacierającej Doliną Dunajca. Po archeologicznych pozostałościach walk o Wietrznicę oprowadził nas dr Dawid Golik z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Góry Zyndrama, polecamy sprawdzić materiał Kafe Wiedza, którzy również odwiedzili w tym roku Górę Zyndrama podczas Watry Archeologicznej i nagrali cały odcinek rozmowy z profesorem Marcinem Przybyłą. Zachęcamy także do odwiedzenia strony Góry Zyndrama fortecamarkowice.pl. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach.